Siemano ludzie, witam was tam na streamie, witam was na czacie, witam was na YouTubie, YouTube, z tej strony, po lewej stronie jest Always Proxy Stargate Haas, jego przeciwnikiem jest Bomber. Ostatni mecz był czymś bardzo ciekawie wyglądało w ostatniej grze. Nie widzieliście tego na YouTube, bo jednak postanowiłem tego nie wrzucić. Byłem bardzo mocno zakręcony, ale było tam Proxy Oracle. Tak, tak, było dokładnie Proxy Oracle. Proxy Oracle, dobra rzecz. Potem było Proxy Void w tej samej grze i skończyliśmy na Proxy Tempest jako sposobie na Terrana, co jednak nie wyszło do końca tak, jak powinno wyjść. Co doskonale można było zaobserwować na tamtym materiale. Mamy ukryte raksy jedne, mamy drugie raksy, więc jakiś turaksik na tej zasadzie. Coś ciekawego, to może Bomber spróbuje być teraz agresywnym. Skoro przeciwnik w czterech grach próbował jakiegoś cheeza, to może Bomber coś złego zrobi. Może Bomber wyciągnie wszystkie SF-ki i zaatakuje. To może być dobry pomysł, jeżeli Haas po raz kolejny by zagrał coś śmierdzącego serowego. Jak widzimy, jest podwójny asymilator. Gateway oraz Cybernetic Core. No i widzicie, i o to chodzi, znowu jest pylon. To jest o tyle fajne, że jeżeli ściągnąłby na przykład SCV-ki z Marinesami, tutaj nie będzie Haas za bardzo miał żadnej armii, żeby cokolwiek z tym zrobić. Mogą być problemy w takim wypadku. Jak to tak będzie wyglądało? Okej, no i teraz mamy tam jedną SCV-ę ze strony Bombera. Sweet, jest Stargate. Zobaczmy, co się będzie dalej działo. Jest Stargate! Stargate! Dobra, piechota jest tworzona. Aktualnie kolejny supply depot gazu. Nie widzimy, żeby był gaz ze strony Bombera. Też może Bomber się jakoś otworzyć trochę bezpieczniej, produkować armię, potem dopiero ekspansję. Okej. I cóż. Stargate. Oracle? Zobaczmy, czy Haas skautował. Nie, Haas w żaden sposób nie zeskautował przeciwnika, bo nie czuł takiej potrzeby. Muszę otworzyć okno, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Świeże powietrze to jest dobra rzecz. Lubię jakieś świeże powietrze. Fajnie jest, jak jest świeże powietrze w takim wypadku. Oracle za chwilę się pojawi. Marinesy już są gotowe na linii. No, Bomber gra bezpiecznie. Zobaczył, co Haas najlepszego odstawia. Dlaczego by tego nie zrobić po raz kolejny? Okej. Okay. Padamy, lecimy. Gdzieś udało zeskautuje, nic nie zobaczył. Z czym on tutaj walczył? Dobra, Stalkus się pojawia, no i teraz trzeba walczyć z tą piechotą. Bardzo ładnie, wszystkie marnice z tego działu zostaną rozstrzelane. Kolejny, trzeba się tym zająć. I Oracle padnie! Bardzo ładnie padło Oracle. Void jest stworzony jako drugi. Pamiętajmy o tych jednych raksach, które są tutaj gdzieś u dołu. Udało się coś zabić. Czterech marinesów i jedna SCV-ka zginęły tylko i wyłącznie na ten moment. I kolejne 3 gate. No kto by pomyślał? No kto by pomyślał, że może coś takiego spróbować zagrać tutaj Haas. Po raz kolejny 3 gate Stargate. No ale jeżeli działa w większości przypadków, to dlaczego by tego nie zrobić? Ciekawie mnie, czy ma szansę rozwalić Raksy. Płoną, ale chyba nie. No SCV-ki jak coś pojawią się u dołu, żeby to uratować, już się zbliżają. No Raksy obrywają mocno, ale nie spłoną. Nie, no można nawet je podpalić z lekka, ale nie spłoną. Tak naprawdę to nie wiem, czy nie Void i Stalk nie mogły się dorwać do bunkra i go rozwalić. Void jednak no, ma ten DPS na jednostki, na budynki ogólnie, jednostki opancerzone, czyli wszystkie budynki. Nawet kryptumery są, mory, są opancerzone, jakby ktoś nie wiedział. No i kolejny Void, kolejne Stalki, ale tutaj Bomber będzie miał w bardzo dobrej sytuacji, żeby się bronić, w dobrym miejscu, o! Ej, mam okno zamknięte, dlatego tak ziewam. Czuję się dziwnie, czuję się strasznie pobudzony, ale mam zamknięte okno i się duszę, kurde. A, albo powinienem pasek rozpiąć. To jest to. Więc mamy 3 gate'y łącznie. Stargate. Combat Shield, nie Steambacka, Combat Shield, żeby więcej było tej energii na Marinesach. Czasem trzy bunkry się nie przebiję. Ale co jest ciekawe, Bomber w tym momencie będzie znowu zamknięty u siebie na dwóch bazach, tylko na jednej bazie. Bo to nie wyszło do końca
do końca przeciwnikowi. Hasowi w ostatniej grze, kiedy tak zamknął przeciwnika. Teraz próbuję się przebić, nie ma żadnych SCV-ek do naprawy, ale trzy bunkry to jest naprawdę dużo tego wszystkiego. Jeden bunkier padł, drugi spróbuję rozwalić. Uwaga na tego jednego Voida. Kolejny bunkier zniszczony. No ślicznie to wygląda, tylko że piechoty się robi coraz więcej i więcej. Voidy nie wyglądają już zbyt dobrze. Czerwony, żółty, zielony. Przydałoby się z tymi raksami właśnie gdzieś tam dalej odlecieć. Odstawić, żeby nie było to zbyt szybko zniszczone. No i wszystko, co da radę teraz zniszczyć, has za darmo, będzie na jego wielki, będzie na niego wielki plus i has się nie bawi. Has się tutaj nie bawi w drugą bazę. Czy broń Boże, trzecią. Jednego dodatkowego Nexusa do tej pory tylko raz dostawił. Grze numer 3 chyba. Zobaczymy. Próbuję rozwalić rafinerię. Nie udaje mu się to. Ile już jest tych Marinesów? 21 sztuk. Nie ma tu jeszcze Steampacka. Dopiero teraz jest stworzony. Próbuję wbić się gdzieś do środka. To się nie uda. Dwa Force Fieldy może by się przydały tutaj gdzieś, żeby przyblokować przejście Marinesom. Ale też nie będzie łatwe. Pierwsza mina jest zakopana. Więc jeden Void, jak coś z miejsca zostanie zniszczony tutaj. Jakby wpadł w to. Aha! Ten jeden. Ten jeden atak będzie miał max energii, wpadnie pod minę, już jest po nim. Przyjrzyjmy się, co się dzieje dalej. Steampack cały czas stworzony, czwórka Raxów. No i boy, jeden Wiking. W końcu pojawiają się Wikingi. To co, znowu Proxy Tempest? Znowu Tempesty, żeby tutaj zająć się tą bazą. Szczerze mówiąc, Tempesty na tej mapie byłby nawet ciekawsze. Main jest trochę mniejszy niż w ostatniej grze. To jest 4 do 1 może się zakończyć cała impreza. Pamiętajmy, to jest best of 7, czyli do 4 wygranych. Alony Phoenix sam zobaczył, co się dzieje i co dalej właśnie. Co dalej? Jak widzimy doskonale, Voidy czekają sobie grzecznie, żeby co nieco gdzieś tutaj przechwycić. Jakiś supply block na razie nic ciekawego nie widać. Pojawiają się wieżyczki, jedna z tyłu, jedna pylon z przodu. To też trochę nie ma sensu, chyba ja nie czaję, co z tym wszystkim biega. Po co mu te wieżyczki tutaj, ale chyba nie muszę. Chyba nie powinienem tego rozumieć. Na pewno sentry jest potrzebne, żeby jak coś zablokować wyjście tej armii, by trzeba dołem się przedostać. No i teraz jest fajny numer. Jeżeli są mediwaki, jeżeli jakiś mediwak chciałby wylecieć, cztery Voidy zdążą go zestrzelić, jeżeli wleci bezpośrednio między nie. Tu odpalany jest wtedy szybciutko Prismatic Alignment i nic z tego mądrego nie zostaje. Co on zniszczył? Co on zniszczył? Coś zniszczył? Co on tu zniszczył? On zniszczył swojego pylona? On zniszczył swojego pylona. Czemu on zniszczył swojego własnego pylona? Czy ktoś mi to może wyjaśnić? Okej. Ta gra jest bardzo ciekawa. Więc są już te wieżyczki, żeby miny wykryć, żeby walczyć z piechotą. Kolejny... O mój Boże! Jedyny, najdroższy! No i znowu. Przyjmuję ekspansję w takim miejscu. Okej. To jest sposób na to, żeby coś dziwnego się działo tutaj. Dwa Voidy prawą stroną, ale to jest lepszy pomysł z tego względu, że to przynajmniej będzie się mógł bronić przed tym. Chyba że ktoś czołgi wybuduje, to wtedy nie będzie to lepszym pomysłem. Zauważył mediwaki, nie widział tych mediwaków. Mamo. O co tu chodzi? Oho. To zostało zauważone. Powinien się domyślić w takim momencie już has, że coś złego się będzie działo. Tylko, no właśnie co? No, czemu tu nie masz armii? Dwa mediwaki, przeniesie się teraz do Naturala? Wielki Exodus? Czy to będzie jakiś wielki Exodus? Albo coś w tym stylu, Viking? Mamo, ja nie wiem, co się dzieje w tej grze! Dwa mediwaki chciał przenieść, jeden został wystrzelony, drugi za chwilę też oberwie, drugi mediwak padł! Dwa mediwaki oberwały. Orbital zostanie strącony! Nie będzie orbitala, ależ oberwał teraz.
Dobra, dwa mediwaki, pełne piechoty ze steampakiem. Z tej armii nie zostanie, z tej bazy nie zostanie nic i będzie mu zmuszony has wrócić gdzieś tam grzecznie do siebie. Nie wezwie tylko tej nowych jednostek. Atak jest dołem, force field rzucone, próbuje się przebić, armia zostanie rozstrzelana. Kolejny force field, ale czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to, co ja tutaj widzę? Gdzie są te proby? Uciekły jakieś, czy wszystko oberwały? Wszystko oberwały prawie, że nie dał rady tej uciec. No i co teraz has? Co teraz, mocium panie? Spróbujcie się przebić do środka. To jest już naprawdę potężna flotylla Voidów. No, dobra. Nie, okej. Nexus, który padnie. Bo czemu by nie? Cała baza została zniszczona, dwa dywaki się pakują do środka. Uła! Giń, prototeranie, giń! Ale to będzie 3 do 2. Aktualnie tak to wszystko wygląda. Tu już wydobycie zostało wstrzymane. SV-ki próbują powalczyć. No, założył ten containment i chyba nie da rady tym się przebić. Voidy już wracają, działa, pomagają i to znacząco. Miny się pozakopywały. To jest jednak całkowicie bez znaczenia. GG 3 do 2. Okej, dobra, no więc słuchajcie, to, no, co ja widziałem znowu, widziałem, I have seen some shit, man, some serious shit. Za chwilę kolejny mecz osoby na YouTube, zapraszam do subskrypcji.